Teraz nadszedł już ten moment, by zabrzmiał pierwszy dzwonek w tabut. Witamy Państwa w sercu Białegostoku, w podwojach dawnej szkoły prowadzonej przez organizację Targów, co w języku hebrajskim znaczy kulturę. Gmach ocalał i najlepiej świadczy o rozmachu i fantazji tzw. białostockiej szkoły muratorskiej. Więcej o historii tej perły architektury Podlasia opowie Państwu Daniel Koczkowski. Dobrze. Dodam jeszcze, że wcześniej wspomniana Hajka Grossman, bohaterka powstania w białostockim getcie, była uczennicą tego do wojny, była uczennicą Targówki. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Proszę również o wyświetlenie zdjęcia numer 1. Widzicie Państwo na ekranie okładkę dokumentu notarialnego, dlatego że historia tego budynku rozpoczyna się w roku 1903, kiedy Wolf Karman Wysocki, właściciel posesji przy ulicy Lipowej, podarował ją aktem darowizny Towarzystwu Talmud Tora. Towarzystwa Talmud Tora w carskiej Rosji działały w oparciu o ustawę z roku 1844. Ich celem było tworzenie i utrzymywanie religijnych szkół żydowskich. Na początku XX wieku były to dość nowoczesne na tamte czasy szkoły, utrzymywane przez gminę żydowską bądź przez prywatnych darczyńców. Pobierały również czesne od uczniów i prowadziły dodatkowo naukę rzemiosła. Poproszę o zdjęcie numer 2. Dokument darowizny, o którym wspomniałem, znajduje się w zbiorze starszego notariusza przy Sądzie Okręgowym w Grodnie, a dokumenty te są przechowywane przez Archiwum Państwowe w Białymstoku. I poproszę o zdjęcie numer 3. Tu widzimy właściwy tekst aktu notarialnego. W imieniu Towarzystwa Talmud Tora aktem podpisał niejaki Juder Kalecki. W historii najważniejsi są ludzie, dlatego chciałbym kilka słów poświęcić temu człowiekowi. Juder Kalecki był jednym z najbogatszych białostoczan w początku XX wieku. Swój majątek zdobył dzięki handlu drewnem, ale działał również społecznie w różnych instytucjach miasta Białegostoku. Był dyrektorem Miejskiego Towarzystwa Kredytowego, działał w zarządzie Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia czy w Radzie Żeńskiej Szkoły Handlowej. W dzisiejszym Białymstoku pozostały po nim ślady materialne, dlatego że posiadał również 7 kamienic czynszowych, wybudowanych pod wynajem i 2 z nich przetrwały do dnia dzisiejszego. Jedna z nich to jest już nie przypominająca dawnego budynku, dawna kamienica przy ulicy Lipowej 19, a drugim budynkiem, który przetrwał, jest zrujnowana kamienica, wówczas należąca również do adresu przy ulicy Lipowej, położona przy ulicy Świętego Mikołaja 8. Poproszę slajd numer 4. Sam budynek szkoły powstał w ciągu 3 lat. Oprócz niego wybudowano również w sąsiedztwie budynek żydowskiej szkoły rzemieślniczej, który już nie istnieje, oraz budynek pomocniczy znajdujący się pomiędzy nimi, mieszczący pralnię i łaźnię. Chciałbym powiedzieć parę słów o innych członkach tego Towarzystwa Talmud Tora, gdyż były to osoby znaczące w początku XX wieku w Białymstoku. W towarzystwie działał m.in. Falk Kempner, bankier, finansista, właściciel kamienicy przy ulicy Kilińskiego, zwanej przez białostoczan często siedzibą Loży Masońskiej. Jak się okazuje, dzięki kwerendom archiwalnym dość niesłusznie. Działał również w tym towarzystwie dr Leon Pines, znany białostocki okulista, Józef Mohilewer, dzięki którego inicjatywie powstała synagoga poświęcona jego dziadkowi, rabinowi Szmuelowi Mohilewerowi. Ten budynek również możemy dzisiaj oglądać w Białymstoku, choć zmieniony po II wojnie światowej dla ciekawskich oczu nie ukrywający swojej historii. Mianowicie na zapleczu widać wciąż wnękę po Aron HaKodesh.
Kolejną osobą, która działała w towarzystwie Talmudtora, był znany nauczyciel muzyki w Białymstoku, Jakub Berman. Poproszę zdjęcie numer 5. Historia szkoły Talmudtora w tym budynku kończy się w roku 1911, gdy szkoła zostaje wyprowadzona do innego budynku mieszczącego się przy dzisiejszej ulicy Pięknej. Historia aż do lat 20. nie do końca jest wyjaśniona. Nie wiemy, co mieściło się w tym budynku. Nowy rozdział został napisany już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mianowicie w 1922 roku dwóch posłów, Isaac Grinbaum i Ozjasz Tchon, powołali Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Targów w Polsce. Stowarzyszenie to propagowało język hebrajski, kulturę żydowską i oświatę wśród Żydów. Było to stowarzyszenie sionistyczne, czyli propagowało również osiedlanie się Żydów w Palestynie. Szkoła Stowarzyszenia Targów powstała w tym miejscu w roku 1926. Na zdjęciu widzą Państwo zdjęcie z informatora białostockiego z roku 1932. Widać tam adres tej szkoły przy ulicy Piłsudskiego, gdyż taką nazwę nosiła wówczas ulica Lipowa. Ale widać też niżej inną szkołę Targów przy ulicy Kupieckiej. Takich szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Targów w województwie białostockim przed wojną było aż 17. 14 szkół powszechnych. Ta szkoła, która mieściła się w tym budynku, była właśnie szkołą powszechną. Dwa gimnazja, z których jedno mieściło się przy ulicy Sienkiewicza i jedno seminarium nauczycielskie. Szkoły Targów były szkołami prywatnymi, finansowanymi przez stowarzyszenie, przez gminy żydowskie, ale swoją cegiełkę dokładały też miasta. W zachowanych sprawozdaniach budżetowych miasta Białegostoku sprzed wojny widać pozycje w budżecie, finanse przekazywane na działalność stowarzyszenia. Poproszę zdjęcie numer 7. To jest zdjęcie artykułu z dziennika białostockiego, mówiące o tym, że na początku lat 30. odbyło się w Teatrze Palas Święto Pieśni. To Święto Pieśni korespondowało częściowo z programem tych szkół. Językiem wykładowym był bowiem język hebrajski, ale nauczano też języka polskiego, historii Polski i geografii. Te przedmioty były nauczane w języku polskim. Poproszę slajd numer 8. Tu już w powiększeniu widać, że podczas tego Święta Pieśni w Teatrze Palas szkoły powszechne z Białegostoku wykonywały różnego rodzaju pieśni. I między innymi szkoła Targów wykonała pieśń Za chlebem, a dochód z imprezy miał zostać przekazany na budowę Domu Ludowego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego wówczas. Dziś jest to budynek Teatru Dramatycznego. Poproszę zdjęcie numer 9. I tu znów historia nie jest możliwa bez opowiedzenia losów ludzi. My o nauczycielach szkoły Targów niewiele wiemy. Ale powiedzmy chociaż o tym, do czego udało nam się dotrzeć. W roku 1932 w księdze adresowej miasta Białegostoku zostały opublikowane nazwiska nauczycieli tej szkoły. I tak mamy tutaj. Pozwolą Państwo, że wymienię po nazwiskach. Kierownik szkoły Josel Okuń, sekretarz Izaak Rosenman, lekarz szkolny Hanna Segal, Freblanka Róża Cukiert i nauczyciele Sara Awerbuch-Zelwińska, Jowel Meir-Kachan, Mikołaj Szentbrun, Hersz Szwec, Dawid Stern, Daniel Portnoy, Mendel Majowicz, Jakub Woroszylski, Pesia Liwszycówna, Mindla Grossberg, Hawa Mines i Hanna Meisel. Poproszę zdjęcie numer kolejny.
Ale to nie wszystko. Zdjęcia nauczycieli tej szkoły zostały również opublikowane w albumie wydanym przez Davida Zona w Nowym Jorku na początku lat 50. Album nosił tytuł Białystoker i zawierał zdjęcia ludzi, potomków białostockich Żydów rozsianych po całym świecie, działających w różnego rodzaju organizacjach upamiętniających pobyt przodków w mieście Białystok, ale zawiera też wiele zdjęć historycznych, dzięki którym możemy się przyjrzeć społeczności żydowskiej mieszkającej w Białymstoku przed wojną. Na zdjęciu są pokazani dyrektorzy organizacji Tarbut w Białymstoku w roku 1934. Może również odczytam nazwiska. Osoby siedzące od strony lewej. Hanna Majzel, Indycki, prawnik Klementinowski, Mordechaj Krubliak, Jakub Goldman. Stoją od lewej Zeldin, Malecki, Janowicz, Górycki, Fuchs i Farber. O dwóch z tych dyrektorów możemy powiedzieć nieco więcej. Poproszę kolejne zdjęcie. Mianowicie wiadomo, że kierownictwo szkoły zmieniało się kadencyjnie. Co nowy rok szkolny, to nowy kierownik tej szkoły. Wiemy, że w roku szkolnym 1929-30 kierownikiem był niejaki Fischmann, po nim Hanna Majzel. Ona właśnie, jako młoda kobieta, widoczna była na tym zdjęciu z 34 roku i widzą ją Państwo teraz na tym powiększeniu. Kolejnym kierownikiem w roku szkolnym 31-32 był Josel Okuń. Po nim niejaka pani Reichmanowa, i kolejnym w roku szkolnym 1933-34 Leisel Zeldin. Poproszę kolejne zdjęcie. I tu właśnie widać tego dyrektora Leisela Zeldina na zdjęciu z Białystokera. Poproszę kolejne zdjęcie. Próbowałem znaleźć również informacje o nauczycielach tej szkoły i w stratach lekarzy na Kresach Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej wymieniona została niejaka Hanna Segal Shapiro. Poproszę zdjęcie numer 14. Nie wiemy, czy to jest ta sama Hanna Segal, która była wymieniona wśród nauczycieli w roku 1932, w związku z tym dodatkowym członem nazwiska. Ale w tym takim artykule z Dziennika Białostockiego, również z lat 30., gdzie Hanna Segal zgłasza kradzież bielizny, no taki dosyć artykuł bliski życia z Dziennika Białostockiego, na pewno jest artykułem o niej. Zgadza się mianowicie adres z księgi adresowej Białegostoku. Poproszę zdjęcie 16. No to jest jedno z nielicznych zachowanych zdjęć dzieci wraz z nauczycielem. I zdjęcie 17. Tu również dzieci przy pracy. Kończąc historię budynku Tarbut. W 1939 roku, po zaadaptowaniu budynku przy ulicy Kijowskiej 1 na szkołę, szkoła Tarbut przeniesiona została pod tamten adres. Później po wojnie przez wiele lat mieściła się w tym budynku przy Kijowskiej szkoła podstawowa nr 9. Wiemy z anonimowej relacji, że szkoła żydowska przy Kijowskiej działała do 1941 roku. Czy pod szyldem Tarbutu? Raczej nie. Po II wojnie światowej w budynku, z którego przemawiam, mieściło się kolejno Państwowe Liceum Budowlane, później Liceum Drogowe, Liceum Budowlano-Drogowe, które zostało przekształcone w Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych. Lata 80. to powstanie zasadniczej szkoły specjalnej w tym budynku, przemianowanej później na Zespół Szkół nr 16. Od kilku lat budynek stoi opuszczony. Czy napiszemy kolejny rozdział? Dziękuję Państwu. Dziękuję Danielu. Proszę Państwa, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale miałem wrażenie, że Daniel Baczkowski był uczniem Tarbutu, tak dużo wiedział. A chcę zdradzić Państwu jedną rzecz. Otóż jak będziecie chodzić po wnętrzach Tarbutu, a już to możecie robić, przypominam o przestrzeganiu dystansu, odległości, to na drzwiach klasowych zobaczycie nazwiska, o których Daniel Baczkowski wielokrotnie wspominał.